Słuchajcie tego słowa. Nauczanie domowe. 28 czerwca. Księga proroka Amosa, rozdział 3, wersety od 1 do 8 i rozdział 4, wersety od 11 do 12. Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwóch razem, jeśli się wzajemnie nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego logowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zastawionego sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory. Staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia, ale do mnie nie powróciliście, mówi Pan. Dlatego tak czynię tobie, Izraelu, a ponieważ tak ci uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu. Prorok jest jednoznaczny. Mówi, słuchajcie tego słowa, które Pan mówi do was. To słowo jest skierowane bezpośrednio do ludu. I widzimy, że proroctwo sam prorok rozumie jako coś oczywistego, jako coś naturalnego. Wiemy, że charyzmat proroctwa jest charyzmatem nadzwyczajnym. Ale samo prorokowanie, samo wydarzenie proroctwa jest w narodzie wybranym dzisiaj w Kościele czymś, co nie powinno podlegać żadnej dyskusji. Dlatego prorok mówi o tym, że proroctwo jest jak komunikacja między dwoma wędrującymi znajomymi. Czyż wędruje dwóch razem, jeśli się nie znają? Bóg i lud to dwaj znajomi. Te słowa komunikowania to jest proroctwo. Odwołuje się do polującego zwierzęcia. Lew ryczy wtedy, kiedy już ma zdobyć, kiedy zwyciężył. To jest odezwanie się bardzo naturalne, oczywiste. Tak, proroctwo jest czymś naturalnym, oczywistym, jako pewien proces tak naturalny, jak zdobywanie pożywienia przez zwierzęta. Sidło to kolejny obraz. Ono się rusza wtedy, kiedy ktoś się tam pojawi. Więc jeżeli jest jakieś wydarzenie, to w tym wydarzeniu widzimy przyczynę, widzimy skutek. I to jest proroctwo. To jest reakcja na coś, co się dzieje. I w końcu proroctwo jest porównane do trąby, która woła na alarm. Jest sygnałem. Nie można go lekceważyć. Dlatego prorok mówi wprost. Bóg nie czyni niczego, jeżeli wpierw nie powie tego prorokom. Bóg chce mieć komunikację bardzo oczywistą, bardzo naturalną, bardzo prostą, czytelną. I tym rodzajem komunikowania jest proroctwo. Może mieć różną formę, tak jak nasza komunikacja. Może to być wypowiedziane słowo, może być napisany list, telefon, SMS, mail. Różne formy, ale chodzi o to, żeby rozpoznać to i odczytać. Tak powinniśmy naturalnie traktować posługę proroków, pojawiające się proroctwa, wygłaszanie ich, rozeznawanie i przyjmowanie. Zadanie dla ciebie na dziś. Które słowa usłyszane ostatnio, może w ciągu tygodnia, widzisz jako pewnego rodzaju proroctwo od Boga. Coś zapowiadanego, co potem Bóg zrobił.
Pomyśl o tym, znajdź to i podziękuj za to Bogu, że właśnie tak się dzieje, że ta komunikacja jest ciągle aktualna i ciągle dla Ciebie czytelna. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.